polityka PiS-u głównie polega na tym, żeby Polaków wystraszyć, a następnie pokazać się jako obrońcy. To znaczy jedyni, którzy mogą Polaków od tego strachu uwolnić. Mhm. To jest obrzydliwa polityka. Już się narusza prawo Ustawa, przez tak. siebie ustalone. Mhm. Pan premier Morawiecki poza tym, że jest notorycznym kłamcą i konfabulantem, to w sposób no taki już demonstracyjny od lat podlizuje się prezesowi Kaczyńskiemu. Państwa gościem Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, były minister finansów. Dzień dobry, panie marszałku. Dobry. Panie marszałku, wiemy, że rząd postanowił wstrzymać pracę nad rozporządzeniem, zgodnie z którym mieliśmy jako kraj wydawać minimum 400 tysięcy zezwoleń na pracę dla migrantów, przede wszystkim z krajów azjatyckich, ale nie tylko. Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, stwierdził, że no, ponieważ Donald Tusk, tu dokładny cytat, i Platforma próbuje z rzeczy technicznej, bo tak nazywali to rozporządzenie, zrobić polityczną, no to prace wedle mojej wiedzy nad tym rozporządzeniem zostaną wstrzymane. To teraz zapytam, kto tu jest premierem? No więc właśnie. Już trzeciego mamy? To pokazuje, że ten rząd nie ma żadnej polityki migracyjnej. Po prostu biega od ściany do ściany. Pewne rzeczy ukrywa przed opinią publiczną. No a przede wszystkim robi to, o czym mówił Donald Tusk, to znaczy z jednej strony szczuje na imigrantów, odczłowiecza ich, pokazuje jakieś obrazki z Paryża, które nie mają z tym nic wspólnego, bo tam akurat nie imigranci demonstrowali, a z drugiej strony no, widzi taką potrzebę i sprowadza, czy zamierza sprowadzić kilkaset tysięcy osób do pracy w Polsce. Już prowadził w ubiegłym roku. Tylko tutaj znowu mamy bałagan w statystykach, no bo te oficjalne ministerstwa pokazują, że to jest ponad 130 tysięcy osób. Później to jest dementowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że tak naprawdę to było 30 tysięcy. Czyli trochę wygląda to tak, jakby nikt nie miał nad tym kontroli. No nie ma, właśnie o to chodzi. Kiedy posłowie Koalicji Obywatelskiej udali się z kontrolą poselską do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mhm. żeby się dowiedzieć po prostu, no dobrze, to w końcu pokażcie papiery, pokażcie dokumenty, to nie uzyskali odpowiedzi, więc widać wyraźnie, że w tej sprawie, zresztą jak w wielu innych, polityka PiS-u głównie polega na tym, żeby Polaków wystraszyć, a następnie pokazać się jako obrońcy, to znaczy jedyni, którzy mogą Polaków od tego strachu uwolnić. Mhm. To jest obrzydliwa polityka, dlatego że ona się odbywa nie w jakiejś abstrakcyjnej rzeczywistości, tylko ona wpaja w świadomość bardzo wielu Polaków, że ludzie z innych krajów to są ludzie źli. To są ludzie, których trzeba się bać. I ostatnio zresztą widzieliśmy taką scenkę, kiedy jakaś kobieta na ulicy zaatakowała Filipinkę, tak. No, grubym słowem, nawet się brała do bicia. To wszystko nie pozostaje bez skutku. I rzecz polega na tym, że ktoś powie, no dobrze, ale przecież my potrzebujemy ludzi do pracy, tak? W związku z tym... I będziemy potrzebowali więcej, więc niech przyjadą. No tak, tylko jeżeli jednocześnie prowadzi się taką propagandę antyimigrancką i odczłowiecza się tych ludzi, to przecież tych, których się sprowadzi do tej pracy, wręcz się naraża. To znaczy za chwilę będziemy mieli jakieś antyimigranckie tutaj ekscesy. Ale może o to chodzi, o niepokój społeczny, bo ludźmi w chaosie łatwiej jest zarządzać. No, ja już nie wiem, o co chodzi, powiem szczerze, w tej sprawie. Po prostu PiS się zakiwał kompletnie. I do tego próbuje jeszcze absurdalnego referendum, mhm. w którym chce zadać pytanie o to, czy jesteś
za sprowadzaniem nielegalnych migrantów. Nie, pewnie tak będzie. Albo tak, albo czy jesteś przeciwny przymusowej relokacji, co jest pytaniem absurdalnym. Ponieważ nie ma takiej przymusowej relokacji i oczywiście jesteśmy przeciw przymusowej relokacji, ale jej nie ma. No tak, rzeczywistość nie przeszkadza niektórym, jak widać, w tworzeniu faktów, w cudzysłowie rzecz jasna, natomiast... Jeszcze jedno chcę powiedzieć. Ja przypomnę, że to słynne słowa Jarosława Kaczyńskiego z 15 roku... O pierwotniakach? O pierwotniakach. To bardzo przepraszam. To ci imigranci, których sprowadzi do pracy, to już nie mają tych pierwotniaków? No nie wiem, no widocznie są tak weryfikowani, może także pod względem sanitarnym, no właśnie, panie marszałku. Rzeczywiście tych pytań się mnoży, tylko teraz pytanie, pytam pana jako bardzo doświadczonego polityka. Czy pana zdaniem to jest właśnie ten temat, który wreszcie Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło przełożyć na punkty procentowe w tej kampanii wyborczej? Bo już od wielu, wielu dni mówimy o tym, że to wszystko nie zażarło potocznie, 800+. Dyskusja na temat papieża Jana Pawła II, komisja weryfikacyjna. No, to wszystko były takie odgrzewane kotlety, które się okazały niewypałami, ale teraz pytanie, czy akurat kwestia migrantów nie będzie tym, co te emocje Polaków rozbudzi? No bo na pewno zapoznał się pan z badaniami, które pokazują, że my się migrantów boimy w dalszym ciągu, w większości jako społeczeństwo. No ta polityka szczucia na nich oczywiście swój efekt wywarła, to jest zupełnie jasne. Oczywiście w tej chwili skuteczność tej polityki jest już daleko słabsza niż była 8 lat temu. To jest oczywiste i na pewno na tym polu rozegra się pewna batalia. No, rzeczą opozycji jest pokazywanie tego fałszu i tej hipokryzji. Czy PiS na tym zyska? Może jakiś 0,5%, może procent zyska. Ja nie mogę tego wykluczyć, dlatego że straszenie ludzi zawsze odnosi pewien efekt. Do opozycji będzie należało tutaj pokazywanie, wyjaśnianie tej sprawy i pokazywanie hipokryzji oraz kłamstw, jakie w tej kwestii są. I w tym kontekście jestem bardzo ciekawa pańskiej opinii w sprawie tych dwóch spotów, które zostały upublikowane przez Donalda Tuska. Fala krytyki się wylała na niego i ze strony lewicy, i ze strony takich wyborców o bardziej liberalnych poglądach, którzy twierdzą, że maska spadła, że Donald Tusk wszedł w retorykę Jarosława Kaczyńskiego. No bardzo wielu się te spoty nie podobały. Inni z kolei stwierdzili, że Tusk dobija Kaczyńskiego jego własną bronią i tak naprawdę właśnie uwydatnia hipokryzję rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pan w której grupie jest? Jak się panu podobały te spoty? I czy uważa pan, że popełnił Donald Tusk błąd, źle dobrał słowa, albo ma pan jakieś inne zastrzeżenia, czy zupełnie nie? Cechą pierwszego spotu było niewątpliwie pokazanie, że Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony szczuje i odczłowiecza imigrantów, a z drugiej strony po cichutku przygotowuje sprowadzenie setek tysięcy imigrantów do Polski. Ponieważ spotkało się to zróżnicowanymi opiniami, aczkolwiek na pewno skutek odniosło, jeżeli chodzi o politykę PiS-u. To znaczy ujawniło tę hipokryzję i PiS musiał się zacząć tłumaczyć. Ja zwracam uwagę, że zamilknąć, lub też zmienić bieg rozporządzenia, prawda? Odstąpić od tego rozporządzenia, czyli krótko mówiąc, ten cios był celny. No właśnie, udał się przekaz. Natomiast ponieważ oczywiście wywołał również pewne sformułowania, mogły wywołać wrażenie, że Tusk czy Koalicja Obywatelska przechodzi na jakieś pozycje antyimigranckie. Dlatego Tusk wyemitował drugi, w którym jasno powiedział, że nie o to chodzi. Tak. Panie marszałku, a jak to jest, bo też wielu widzów mnie o to pyta, jak to jest, że my od kilku dni w mediach analizujemy bardzo szczegółowo to, co powiedział Donald Tusk, a wielu, ja się akurat do nich nie zaliczam, to uczciwie i bez zbędnej skromności muszę powiedzieć, nie analizuje tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, chociażby właśnie w kontekście tej umowy z Komisją Europejską podpisanej 8 czerwca. Przecież przez wiele, wiele dni ukrywali przed opinią publiczną fakt, że nas przymusowa relokacja nie będzie obowiązywać, ponieważ jesteśmy państwem sprowadzającym gigantyczną liczbę uchodźców z Ukrainy. Czesi
zrobili z tego super sukces swojej polityki zagranicznej, międzynarodowej. U nas, dopóki dziennikarka nie wyciągnęła tego spod ziemi, zero tematu. Temat właśnie o złej Unii, o napuszczaniu na nas migrantów, o gwałceniu dzieci, mordowaniu kobiet, napadaniu na sklepy. No i teraz okazuje się, że no, próbują przekazać nam, że w tym dokumencie to nie jest to, co jest. W związku z tym to referendum i tak jest konieczne. Dlaczego o Tusku się mówi tyle, a nie mówi się tyle o tym całym, nie wiem, kłamstwie, zatajeniu, nie wiem jak to nazwać? Nie, mówi się i o jednym, i o drugim. No jednak to, co już powiedziałem, PiS zaczął się tłumaczyć. Zaczął się tłumaczyć zarówno z tych kwestii imigranckich, jak i zaczął się tłumaczyć z kwestii relokacji. Morawiecki wystąpił i długo tłumaczył, dlaczego chociaż w pakcie imigranckim nie ma przymusowej relokacji, to jest przymusowa. Tak. Chociaż Unia mówi, nie musicie, to oni to mówią, Unia tak, nam mówi, że musimy. Tak, tak, Unia mówi, ale to jest trochę tak, jak taki uczeń, który jest niesforny w klasie i jest przekonany, że nauczyciel na pewno będzie go karcił, bez względu na to, co zrobi. Nawet wtedy, jeżeli będzie się zachowywał właściwie, to i tak nauczycielowi wierzyć nie wolno. I teraz, jeżeli chodzi o relokację, warto powiedzieć parę słów na ten temat. Otóż rzeczywiście jest w tym projekcie, bo przecież to jeszcze nie jest ostateczny akt, ale w tym projekcie jest powiedziane tak, że jest pewien limit, tam 30 tysięcy imigrantów, którzy mogą być relokowani. Po co? Po to, żeby te kraje, do których będą relokowani, żeby się zajęły sprawą ich azylu. A więc czy mają zostać, czy nie zostać i tak dalej. No dobrze. Tylko, że jest powiedziane tak, że jeżeli kraj nie czuje się na siłach, żeby to czynić, to ma jeszcze dwie drogi do wyboru. Pierwsza, żeby wspomóc ten kraj, który będzie to robił. Finansowo. Wspomóc finansowo, no to jest kwestia zwykłej solidarności. Ale jeżeli nie chce wspomóc finansowo, to jeszcze może coś zrobić. Mianowicie na przykład wysłać pracowników, którzy będą to robić tam na miejscu. Czy jak do Włoch na przykład wzmocnić Frontex, czyli tę ekipę, która pilnuje wybrzeży. I wreszcie na koniec dopiero kraj, który jest pod presją migracyjną, czyli który sam ma dużo imigrantów, a Polska jest takim krajem, składa wniosek w tej sprawie. Składa wniosek. Dotknął tak jest, pan tak jest. Kluczowych składa słów, wniosek i zostaje uwolniony od wszelkich zobowiązań. Wszelkich zobowiązań. Panie marszałku, tylko problem i teraz polega PiS powiada, no tak, ale my musimy wniosek złożyć. No właśnie. No, ludzie, na litość boską, no. No tak musi być, no, że musi być złożony wniosek, muszą być tam argumenty. PiS powiada, tak, ale to nie wiadomo, czy oni nam dadzą. Komisarz, pani komisarz mówi, że dadzą. Tych spraw to trzeba mówi, wykonać dadzą, formalność. Mówi, dadzą. Czyli nikomu nie wierzymy. Panie marszałku, tylko problem polega na tym, że my tak, nie złożyliśmy wniosku w sprawie KPO. Nie złożyliśmy wniosku w sprawie dofinansowania dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Prawdopodobnie nie złożymy wniosku w tej sprawie po to, żeby móc dalej straszyć migracją i tym, że Unia jest zła. No, na tym to polega Okej, tylko co z tym zrobić? Znaczy, da się coś z tym zrobić? Trzeba o tym mówić. No, nic nie poradzę. To jest polityka. No, oczywiście polityka PiS-u jest pod tym względem obrzydliwa, ale jest. W związku z tym trzeba jej przeciwstawić wyjaśnienia, jak najszersze, nie tylko w mediach, które zechcą je przedstawić, bo nie wszystkie chcą je przedstawiać, ale także na tych wszystkich spotkaniach, w trakcie tych wszystkich wyjazdów i tak dalej, to będzie jeszcze miało miejsce. Na koniec w tej sprawie. No wszyscy znają, to jest stary dowcip o tym człowieku, który się modlił do Pana Boga, żeby pozwolił mu wygrać na loterii, bo strasznie potrzebuje pieniędzy. No i Pan Bóg się pokazał zza chmury i powiedział, synu, ja bym ci chętnie pomógł, tylko kup los. Więc to jest to samo, no, nie składamy wniosku, nie robimy tego,
A podnosimy krzyk, że zła Unia nas. No właśnie, panie marszałku, ale efekt będzie taki, że prawdopodobnie jednak to referendum się odbędzie i zostanie rozpisane na dzień wyborów parlamentarnych. Czyli właściwie przeprowadzimy referendum w sprawie, która nie istnieje i wydamy na to referendum grube miliony z naszych podatków. Pan Szefernaker twierdzi, że to będzie około 3 milionów złotych, bo to będzie tylko koszt wydrukowania kart. No ale przecież to są dodatkowe sale. Członkowie komisji, którzy nie robią tego zadania. Nie, no oczywiście, że tak. Jakie 3 miliony? Oczywiście. A nawet jeżeli 3 miliony, no to można by je było przeznaczyć na zupełnie inne cele, prawda? Nie, oczywiście to referendum jest bezsensowne. Pan nie weźmie w nim udziału, jeżeli, jak rozumiem, gdyby było. Proszę państwa, proszę pani, ja muszę powiedzieć, że reakcja na to referendum człowieka, że tak powiem, myślącego, może być dwojaka. Znaczy pierwsza taka, no idę do wyborów oczywiście i głosuję na określone partie, bo tak trzeba. Biorę tą kartę albo nie biorę tej karty, wszystko jedno i nie głosuję. To jest pierwszy, ponieważ jest bezsensowne. I drugie, głosuję. To znaczy, ponieważ, ja nie wiem jakie będzie pytanie, żeby sprawa była jasna, ale gdyby było pytanie, czy jesteś przeciwny przymusowej relokacji, no to jestem przeciwny przymusowej relokacji. No tak, tylko czy brać udział w czymś takim po prostu, bo to też kwestia pewnej postawy obywatelskiej, prawda? Z tego nic nie wynika. Postawa obywatelska powinna być, nie biorę udziału w tym referendum, no po prostu, dlatego że ono jest wyłącznie elementem polityki utrzymania władzy za wszelką cenę, a nie ma kompletnie sensu. Panie marszałku, to teraz drugi temat, który nam może zdominować poniekąd te najbliższe tygodnie kampanii wyborczej. Albo inaczej, właśnie zdominuje czy nie zdominuje? To będzie jakiś punkt zwrotny czy nie? Mam na myśli komisję weryfikacyjną, bo rozumiem, że to teraz, chciałam użyć słowa utknęło, ale nie utknęło, tylko jest procedowane, sprawdzane, weryfikowane, kontrolowane przez ekspertów w Senacie. Jak to będzie dalej wyglądało pana zdaniem? No oczywiście Sejm w końcu przyjmie nawet nasze weto, prawda, w tej sprawie, więc odrzuci je zwyczajnie. I ta nowela, bo to w tej chwili mówimy o nowelizacji. Ustawa jako taka weszła już w życie. No tak. Mówimy o nowelizacji. I co najlepsze, jest niewypełniana. Terminy, które są w niej zapisane, są niewypełniane. Więc no widać, jak PiS podchodzi do tego, to wszystko jest śmieszne. Przyjmuje ustawę, która mówi, że w ciągu 14 dni po jej przyjęciu mają być wybrani członkowie tej nieszczęsnej komisji. Nikt tam nie chce zasiadać w tej komisji. No tak, podobno, ale nie wiem, czy pan słyszał jakieś plotki. Ale to jest dodatkowa sprawa. Tylko ja mówię, że w ciągu 14 dni mają być wybrani członkowie tej nieszczęsnej komisji. Mija 14 dni, nie są wybrani, czyli już się narusza prawo ustawę, przez siebie ustalone. Dlaczego? Dlatego, że prezydent wniósł, ponieważ prezydent po kilku dniach przeczytał, co podpisał i wniósł nowelizację, w której zmienia skład tej komisji, nie pozwala wybrać tam posłów. W związku z tym cała sprawa się przeciąga. Ustawa, która weszła w życie, jest naruszana od samego początku. No pewnie w końcu wybiorą, nie wiem, no z łapanki wezmą jakiś. No, ale nikt, podobno wszyscy uciekają. No, nikt nie chce. To tylko świadczy o tym, że resztki rozsądku jeszcze zostały u tych ludzi. Nawet nie do rozsądku, tylko jakiegoś samoograniczenia, które takiego ratunku No dobrze, więc ponieważ PiS musi doprowadzić tę komisję, bo inaczej to będzie kompromitacja dla niego kompletna. W związku z czym, jak sądzę, w końcu znajdzie jakiś chętnych, oczywiście już nie mających wiele wspólnego z tematem, wybierze ich, no i ta nieszczęsna komisja zabierze się do pracy. No i co dalej? No dalej mamy różne warianty, ponieważ mamy także tutaj Komisję Europejską, zwracam uwagę. Która już się dwukrotnie sprawą zajmowała. Która to Komisja Europejska poprosiła o wyjaśnienia, dostała te wyjaśnienia w ostatnim dniu. Na pewno nie będzie zadowolona z tych wyjaśnień. No tam już się jakieś pojawiły komentarze. Bo to trudno wyjaśnić po prostu. I istnieje także taki scenariusz, że tak jak zapowiadała, zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości o ocenę, czy nie narusza traktatów ta komisja. I uwaga, może jednocześnie zgłaszając taki wniosek, ponieważ taki wniosek nie będzie rozpatrzony w ciągu tygodnia ani dwóch, może się zwrócić o tak zwane zabezpieczenie,
czyli o to, aby Trybunał Sprawiedliwości wydał decyzję o tym, że ta komisja nie może pracować, dopóki nie będzie wyroku. No i w tym momencie... Tylko PiS... normalnie Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie zignorowałoby jeżeli zignoruje, tak będziemy, jak wszystkie dotychczasowe. To będziemy płacić kolejne kary. Albo wykorzysta, żeby sprawę rozmyć. Różnie tutaj może być, ale w każdym razie no, pokaże to, że cała ta inicjatywa jest właśnie kolejną taką inicjatywą jak uchodźcy, prawda? To znaczy obliczona wyłącznie na to, żeby próbować ośmieszyć, spotwarzyć opozycję, zniechęcić, że tak powiem, wyborców do głosowania na partię opozycyjną. A propos składania wniosków rozmaitych, panie marszałku, ostatnio tutaj był u mnie wiceminister finansów Artur Soboń i zapytany przeze mnie o los funduszy z Krajowego Planu Odbudowy odpowiadał, że składanie wniosków w tej chwili byłoby niepoważne o pieniądze z KPO, ponieważ czekamy na orzeczenie w tej sprawie kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Tylko problem polega na tym, że Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie działać, ponieważ jest wewnętrznie sparaliżowany. W związku z tym pan Soboń stwierdził, no tak, tutaj opóźnia nam sprawę Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym no, takie trochę przerzucenie odpowiedzialności nastąpiło. Wczoraj miało się odbyć posiedzenie Trybunału. Po raz kolejny się nie odbyło, ba, nastąpiły zmiany w składzie tym orzekającym konkretną sprawę. Pana Piotrowicza zastąpiła pani Pawłowicz. Nie wiem, czy jest to jakaś zmiana jakościowa, ale czy ona nam pana zdaniem coś mówi o tym, co zaczyna się dziać tam wewnątrz tych takich najbardziej wiernych żołnierzy Jarosława Kaczyńskiego? Bo czytałam już rozmaite teorie dotyczące tego, że pan Piotrowicz jako stary wyjadacz zaczyna powoli pełzać w stronę napisu exit z tego statku. No, pan Piotrowicz już tak zmieniał swoje inklinacje polityczne na przestrzeni swojego życia, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby to uczynił. Ale muszę powiedzieć, że zajmowanie się tym tematem jakoś szeroko, jak również zajmowanie się tymi dwoma krzesłami na posiedzeniach Rady Ministrów i kto jest premierem, a kto wicepremierem. To też jest taki sposób, żeby zaciemnić te prawdziwe problemy. A ten prawdziwy problem, to właśnie pani poruszyła, to jest KPO. I przychodzi pan Soboń i mówi, że wysyłanie wniosku byłoby niepoważne. Niepoważny jest pan Soboń. Niepoważny jest pan Soboń, niepoważny jest cały ten rząd, szkodliwy. I w kraju o demokracji ukształtowanej, to taki rząd już by dawno nie istniał. Przecież to jest 170 miliardów złotych inwestycji. I od dwóch lat, ponad dwóch lat, ten rząd nie jest w stanie tych pieniędzy uzyskać. Szkody, jakie z tego wynikają, są ogromne. I jednocześnie mamy wypowiedzi pana premiera Morawieckiego sprzed dwóch lat, który z plakatami i billboardami objeżdżał kraj, na których pisał, że to jest nowy plan Marszala dla Polski i Polska zrobi ogromny skok naprzód. I po dwóch latach wypowiedzi pana Glapińskiego czy innych, które mówią, właściwie to te pieniądze nie są nam potrzebne. Po czym otwieramy tunel w Świnoujściu, sfinansowany w 75% ze środków 85. unijnych. 85 i 15 z kasy miasta, ale pan Kaczyński otwiera i twierdzi, że to jest państwowa inwestycja. I ta instytucja, która nas gnębi, prawda? Od iluś lat okazuje się jedyną, która była w stanie wyłożyć pieniądze. No właśnie, a jeżeli chodzi o środki unijne, no to rząd, pan Soboń, który tutaj siedział, ale także premier ostatnio pytany o to na konferencji prasowej, stwierdził, ale my uruchomiliśmy prefinansowanie. Wszystkie inwestycje zaplanowane są, realizowane, trzymamy rękę na pulsie, nie zwalniamy tempa. To jest kolejna ściema. Pan premier Morawiecki jest w ogóle specjalistą od takich rzeczy, to znaczy od kłamania w żywe oczy. Ja nie wiem, muszę powiedzieć, panie aktor, ja jestem w polityce od ponad 30 lat w parlamencie. Widziałem już różnych polityków, różnych premierów. No zawsze gdzieś tam politycy nie mówią prawdy, czasami skłamią. To się zdarzało i to się pewnie będzie zdarzać. Ale kogoś takiego jak premier Morawiecki nie było i ja nie wiem, czy będzie. To jest po prostu człowiek, który bez mrugnięcia okiem kłamie.
I w tej sprawie również. Oczywiście uruchomiono pewne prefinansowania w niektórych rzeczach, ale to jest kilka czy kilkanaście miliardów złotych, bo na więcej budżetu nie stać po prostu zwyczajnie. I też nie wiadomo, bo jeżeli te pieniądze nie przyjdą z KPO, to te inwestycje mogą zostać zahamowane, łącznie ze stratami późniejszymi. Więc no to jest takie pudrowanie rzeczywistości. To jeszcze, skoro już przy premierze Morawieckim jesteśmy, chciałabym pana poprosić o interpretację, ale także przewidzenie konsekwencji, jeżeli one w ogóle będą, słów premiera w sprawie tego, że na wschodzie mamy grupę Wagnera, a na zachodzie grupę Webera. Pan premier Morawiecki, poza tym, że jest notorycznym kłamcą i konfabulantem, to w sposób no taki już demonstracyjny od lat podlizuje się prezesowi Kaczyńskiemu. To podlizywanie się polega na tym, że stara się być niezwykle radykalny. W szczególności w stosunku do opozycji i do Unii Europejskiej. To jest jego walka o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości. On się obawia, że jeżeli gdzieś będzie za miękki, to natychmiast zostanie to przez jego przeciwników wewnętrznych pokazane i prezes Kaczyński może, że tak powiem, zmarszczyć bryj. Premier Morawiecki jest wilkiem tutaj, a owieczką jak pojedzie do Brukseli. No trochę tak to wygląda, dlatego że kiedy jest w Brukseli, mówi o naszych przyjaciołach z Unii Europejskiej, o partnerach i tak dalej. Pan Błaszczak następny, przecież cały rząd straszy Niemcami. Wczoraj ze swoim odpowiednikiem, wczoraj to chyba było, niemieckim ministrem obrony narodowej mówi, mój przyjaciel, już nazwiska w tej chwili nie wspomnę. No to jest jakieś rozdwojenie jaźni. Kontynuuję. Na tym polega to podlizywanie się, że nie zawaha się użyć żadnych słów i to brutalnych, obrzydliwych, niegodnych, po to tylko, żeby pokazać, jak jest radykalny. No jakżeż można porównywać bandytę, mordercę tego Wagnera, czyli tego, to jest niejaki Utkin, który jest szefem tak naprawdę. Prigożyn to jest takim sponsorem tego wszystkiego. Jakżeż można porównywać tego człowieka z politykiem zachodnioeuropejskim, szefem grupy EPP, jakbyśmy tak porównali dyktaturę Kaczyńskiego, prawda, z dyktaturą hitlerowską. No przecież bez sensu, prawda, i byłoby to obrzydliwe i obraźliwe. Więc Morawiecki nie ma tu żadnych zahamowań. To strasznie brutalizuje kampanię i powoduje, i chcę powiedzieć, że powoduje także, że jakaś część ludzi zaczyna mieć dość polityki. Już jest spora część Polaków, którzy mają dość polityki, co widać po frekwencji wyborczej. No, ale bardzo smutna konstatacja. Tak jest, ale to jeszcze może odstręczyć następne rzeczy. Panie marszałku, i ostatnie pytanie na koniec. Czy jest coś, a jeżeli tak, to co? Co pana najbardziej niepokoi w dzisiejszych sondażach przedwyborczych? I nie pytam o pojedyncze badania, bo nauczeni doświadczeniem powinniśmy wiedzieć, że pojedynczymi badaniami sugerować się nie powinniśmy, tylko jakimś trendem. Jest jakiś trend, który panu sen z powiek spędza? Są dwie rzeczy. Jedna to jest poparcie do Konfederacji, oczywiście, bo to jest partia, która nie tylko chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, ale która rozwali kompletnie politykę społeczną, usługi publiczne, służbę zdrowia, edukację i tak dalej. Nie będę się na ten temat rozwodził, ale to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, który budzi mój niepokój, to jest walka, tak bym powiedział, walka trzeciej drogi i lewicy o utrzymanie się ponad progiem. Może z lewicą jest mniejszy problem, tak, ale z trzecią drogą jest problem. Trzecia droga musi mieć próg 8%. Popełnia błąd lewicy pana zdaniem? Problem trzeciej drogi polega na tym, że jeśli ktoś się chce nazwać trzecią drogą, to powinien pokazać, czym się różni
od Platformy Obywatelskiej, znaczy od Koalicji Obywatelskiej i od PiS-u. Jeśli chodzi o różnicę od PiS-u, ona jest dość wyraźna, tu nie ma problemu. Ale jeśli chodzi o różnicę w stosunku do Koalicji Obywatelskiej, tu jest problem. Te programy, te elementy programowe, które Trzecia Droga przedstawia, są absolutnie zbieżne z programem. No, jeżeli chodzi o podejście do praw człowieka, absolutnie. Na przykład kobiet i kwestii zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Jest różnica w sprawie ustawy aborcyjnej, ale to jest jedyna różnica. Trudno odczuć wrażenie, że jest jedna zasadnicza różnica. W Trzeciej Drodze nie ma Tuska. No dobrze, ale dobrze, jest Hołownia, jest Kosiniak-Kamysz. No tak, okay. Ale ja mam głównie o nim mówią, tak? Ja że ma negatywny elektorat, że ludzie nie chcą podziału i tak dalej. Ja im jak najlepiej życzę. Życzę, żeby ich sondaże poszły w górę. Natomiast chciałbym także, bo się tego obawiam, że jeżeli byłoby ryzyko, że ich poparcie faktycznie w wyborach spadnie poniżej 8%, co otworzy drogę absolutnie do władzy PiS-u, może wspólnie z Konfederacją, to trzeba pójść po rozum do głowy i trzeba jednak stworzyć wspólną listę. Marek Borowski, z nadzieją, jak widzę, jeszcze na wspólną listę. Senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, były minister finansów. Panie marszałku, bardzo dziękuję za wizytę u nas w studiu.